Witajcie! Dziś przedstawię Wam 20 przydatnych i tanich gadżetów. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Linki do wszystkich produktów w opisie. Zaczynajmy! Kreatywna i teleskopowa półka. Prosta konstrukcja w formie harmonijki sprawia, że taki gadżet sprawdzi się na stole czy biurku. Dzięki niemu z łatwością zaprowadzisz porządek w swoim miejscu pracy czy podczas nauki. Od strony zewnętrznej mamy również lukę, w której możemy umieścić nasze, na przykład, ulubione długopisy. Wiadomo, że tradycyjny dziadek do orzechów niejedno ma imię. Nazywany jest często tłuczkiem, kleszczykami czy orzechołomem. Ja mam dla Ciebie wiewiórkę do orzechów. Jej podstawowym zadaniem jest rozłupanie różnego rodzaju orzechów. Za pomocą zwinnych palców oraz ostrych zębów rozłupię każdego orzecha. Mini elektryczna piła łańcuchowa. Super narzędzie, dzięki któremu Twój ogród będzie idealnie przystrzyżony. Mały rozmiar oraz odpowiednie zaprojektowanie sprawiają, że użyć jej może każdy bez obawy o bezpieczeństwo. W zestawie dostajemy dwa akumulatory, ładowarkę oraz instrukcję obsługi. Takie cacko kosztuje niecałe 200 zł. Co sądzicie? Lampka nocna. Projektor gwiazd. Dobry wybór dla rodziców, których dzieci boją się ciemności i nie chcą spać w swoim pokoju. Projektor ma opcję aktywnego migotania, dzięki której rytm świateł dopasowuje się na przykład do grającej muzyki. W zestawie dostajemy również pilot, którym zmienimy kolor światła. Maszynka do szaszłyków. Urządzenie, które pozwoli Ci zrobić w krótkim czasie aż 49 świeżych szaszłyków gotowych do grillowania. Oszczędzimy sobie czasu i frustracji przy mozolnym nadziewaniu szaszłyków dla całej rodziny oraz przyjaciół. Wystarczy na przemian uzupełnić składniki, zamknąć i pociąć. Teraz pozostaje Ci tylko zdjąć pokrywę, wyjąć gotowe szaszłyki i wrzucić je na ruszt. Elektryczna suszarka znajdzie praktyczne zastosowanie w sezonie zimowym i letnim. Łatwo i szybko wysuszysz nią zwykłe buty lub buty narciarskie. Powstała z myślą o aktywnych osobach, które często wędrują lub trenują w trudnych warunkach – błocie, śniegu. Aby działała, wpinacie ją do standardowego gniazdka. Mam dla Was nadmuchiwany fotel, który można łatwo napompować. Zabierzesz go dosłownie wszędzie. Basen, plaża, impreza na działce, wypad na miasto – wszystko, co przyjdzie Ci do głowy. Po wypompowaniu powietrza zajmuje mało miejsca i jest bardzo lekki, łatwo go więc przechować i przetransportować. Jeśli lubisz podróżować ze swoją pociechą, to koniecznie potrzebujesz tego pasa. Sam jeżdżę na motorze z synem i takie pasy naprawdę są świetne. Polecam każdej osobie, która potrzebuje zabezpieczenia dla swojego dziecka. Są bardzo lekkie i łatwe w montażu. Ładnie upięte zasłony i firany mogą okalać okno w jeszcze ciekawszy sposób. Czym można upiąć materiał? Do tego celu można użyć specjalnej spinki. Jest to spinka na magnes, którą wystarczy założyć na materiał i połączyć jej ozdobne końce, aby utrzymała się na swoim miejscu. Lekki, skompresowany jak moneta, jednorazowy ręcznik. Wykonany jest z bawełny, do tego jest miękki i wygodny, a także, co ważne, odpowiedni dla skóry wrażliwej. Wystarczy dodać niewielką ilość wody, aby rozłożyć go w kilka sekund. Idealny na podróż i na upalne dni, które nas niejednokrotnie czekają. Zdalnie sterowany dinozaur, uwaga, ziejący ogniem. Nie tylko chodzi i porusza się, dodatkowo ma podświetlaną paszczę i wydobywa się z niej zimna para, która imituje ziejący ogień. Zjawiskowy efekt zadowoli każde dziecko. Sterowany jest za pomocą pilota zasilanego na baterię AAA. Świecące kolorowe kamienie to fantastyczna ozdoba do akwarium czy też ogrodu. Wystarczy je położyć na kilka minut w świetle, a one zaczną świecić. Polecam ich nieco więcej dla dużych obszarów. Im więcej linii, tym piękniej wyglądają. Gigantyczny biały jednorożec przyciągnie uwagę każdego plażowicza. Ten oryginalny materac to propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią relaks na wodzie. Ten kształt gwarantuje wspaniałe, niezapomniane wakacje i wypoczynek. Pistolet do puszczania baniek mydlanych, który przypomina minigana. Wystarczy wcisnąć przycisk, a wydobędą się ich setki.
nie wydaje dźwięków, jest cichutki, co jest szczególnie istotne dla rodziców. Korzystanie z niego nie zagłusza oraz nie denerwuje innych domowników. Przyznawać się, starsi widzowie, postrzelalibyście takim z chęcią? Ja nie powiem, że nie. Poduszka cegła naprawdę przypomina prawdziwą cegłę, dlatego też wywołuje uśmiech i zaskoczenie na twarzach osób, które zobaczą taką cegłówkę na sofie, fotelu czy w twoim łóżku. W rzeczywistości to miękka poduszeczka wypełniona gąbką, która może posłużyć nie tylko jako ozdoba, ale świetnie sprawdzi się do prankowania kogoś. Możemy nieźle nastraszyć znajomych. Każdy by się przestraszył, gdyby cegłówka leciała prosto na jego twarz. Fascynujące temperówki na korbkę w rozmaitych kształtach. Cóż ja tu mogę powiedzieć o takiej temperówce? Dużo ciekawszy na pewno będzie proces ostrzenia kredki czy ołówka, oczywiście według mnie. Jeśli chcecie taką dla swoich pociech, to link macie poniżej w opisie. Urocze figurki zwierząt 3D do książek z płaskim ciałem zmotywują cię do czytania. Do wyboru mamy przeróżne wzory z kreskówek. Taki gadżet wsunięty w książce na regale na pewno wywoła uśmiech i będzie zachętą do sięgnięcia po książkę. Chciałeś oglądać Netflix w łazience, ale jedyne bezpieczne miejsce, w którym twój telefon mógłby się oprzeć, było zbyt daleko, by wyraźnie odróżnić twarz Waltera White'a? Ten mini retro telewizorek jest po to, by pomóc ci obejrzeć ulubione filmy w twoim telefonie na 8-calowym ekranie. Bezprzewodowy dzwonek montowany na dwa sposoby: wkręty i taśma samoprzylepna. Nadajnik dzwonka jest wodoodporny oraz mrozoodporny. Działa od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza. Zasilany jedną baterią, którą otrzymujemy w zestawie. Automatyczna nasadka podająca do wkrętarki. Służy do szybszego mocowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz płyt gipsowo-kartonowych. Takie narzędzie znacznie skraca czas pracy. Chyba nie muszę przekonywać do zalet takiego gadżetu. Link w opisie. I to już wszystko na dziś. Coś Was zainteresowało? Dajcie znać w komentarzach. Przypominam, że prowadzę kanał, na którym możecie obserwować moją pracę głosem. Link do kanału znajdziecie tutaj poniżej, w opisie. Do zobaczenia. Cześć!